Siema skusyny, znaczy witajcie przedszkolaki w kolejnym vlogasku profesora. Mam dzisiaj coś ciekawego wam do pokazania. Jak tylko znajdę zmiotkę. Ciężkie jest życie influencera. Tu nie ma zmiotki. Pokażę wam i opowiem taką historię, że życie mechanika samochodowego nie jest takie usłane różami, jak większości z was się pewnie wydaje, że to tylko przelewy na konto przychodzą, nie wiadomo jakie. Patrzcie. Patrzcie, to Volvo. To Volvo stoi u mnie już od roku 2019. Została wykonana naprawa i nie ma właściciela. Nie ma właściciela, znaczy właściciel jest samochodu, tylko tego samochodu nie odbiera. Masakra. Nie wiem, czy pamiętacie, ten Wolfiak był w odcineczku jednym od spodu na podnośniku. To jest 240. Zaraz przejdziemy do biura, to więcej wam opowiem na ten temat. Wszystko ma porobione, hamulce, rozrządy, płyny jakieś. I stoi tutaj już, kurde, no rok. Nawet nie mam jak nim pojeździć, żeby hamulce rozchodzić chociaż, wiecie, bo to wszystko się marnuje. Bo samochód nie ma tablic, nie jest zarejestrowany w Polsce, nie ma ubezpieczenia, nie ma przeglądu. I ja tym samochodem po prostu nie mogę wyjechać na drogę publiczną. I hamulce, wszystko porobione, hamulce, paski, jakieś rozrządy. Kurde, masakra. I samochód po prostu marnuje się. Już nie wspomnę o tym, ile kasy ja mam wtopione w tę naprawę. Patrzcie. Jakie historie tu były z elektryką. Tutaj były przeboje w tym samochodzie. Patrzcie, jak ten wolwiaczek ładnie w środku wygląda. On ma prawie 500 000 przebiegu. Patrzcie, jakie fotele. Tutaj jak to wszystko wygląda. Rok stania i nawet nie śmierdzi. No ale te 240, ale to są luks fury, naprawdę rewelacja. Samochód, stan w środku, patrzcie, 437 tysięcy kilometrów przebiegu. Patrzcie na fotel, złoto. Fajny samochód i nie mogę z nim nic zrobić. Nie mogę z tą furą po prostu nic zrobić. Mam związane ręce. Jest po prostu dramat. Zaraz przejdziemy do biura, to opowiem wam więcej różnych szczegółów z datami związanymi i ze złotóweczkami. Powiem wam, że historia jest naprawdę porąbana. Ostatni kontakt z właścicielem tego samochodu, i to powiem wam szczerze, kontakt z właścicielem auta miałem cały czas bardzo dobry. Osobiście go tu nie było, ale mieliśmy kontakt telefoniczny. Samochód został dostarczony lawetą. No normalna gadka, jak z normalnym człowiekiem. No uwierzcie mi, różni ludzie przychodzą do warsztatu i też świry się jakieś zdarzają. No to można poznać to po rozmowie. A tutaj facet był normalny, normalnie gadał. I nagle w pewnym momencie, a dokładnie to w czerwcu, po prostu przestał odbierać telefony. Kiedy już auto było gotowe do odbioru, zero kontaktu, zero odpowiedzi na telefony, zero odpowiedzi na maile. I patrzcie, pokażę wam, zlecenie jest, mam wszystko w programie. Zlecenie mam, tylko muszę tak daleko odsunąć, żebyście nie widzieli szczegółów, bo tutaj są dane takie, nie, to dla was nie mogę ich pokazać, ale jest zlecenie numer 199. Ten Wolfiak to jest 199, a teraz mamy 936. Masakra. Założone zlecenie 27 listopada 2019. Masakra. A teraz mamy 10 stycznia 2021. Rzeźnia. Dobra, i co w tym Wolfiaczu zostało zrobione? Wchodzę w zlecenie. Pompa paliwa, tłoczki 2 sztuki, zestawy naprawcze, tłoczki kolejne 2 sztuki, czyli oba zaciski przednie, oba zaciski tylne, tarcze przednie, tarcze tylne, klocki przednie, klocki tylne, firma ATE. Nie wiem, czy to, nie mogę wam pokazać.
Chociaż nie, tutaj to mogę wam w sumie już pokazywać. Tuleje stabilizatora, wymianą czytników stabilizatora, łączniki stabilizatora, łożysko prawe przód, regulację, przesmarowanie, przewód paliwowy, paski klinowe, raz, dwa, trzy, cztery, zestaw rozrządu, filtr oleju, pokrywa filtra powietrza, bo tam była pęknięta, to jeszcze używanej poszukaliśmy, przekaźnik jakiś tam, przepływomierz powietrza, wtryskiwacze, tam śmieszna historia była, wiecie? Tam była taka historia w tym samochodzie, że przyjechał do nas w ogóle z niedziałającym układem benzynowym i wyobraźcie sobie, było tak stare paliwo i było tak brudne paliwo, że była niesprawna pompa. Po zamontowaniu nowej pompy, nowa pompa przestała działać praktycznie od razu przez paliwo, bo paliwo było takim syfem. Dopiero musieliśmy wywalić paliwo całe, zalać świeże paliwo i wiecie co jeszcze się stało? Wtryskiwacze padły. Padły wtryskiwacze i z tego co pamiętam, sterownik nie dał rady tymi wtryskiwaczami sterować, bo zablokowały się, po prostu stanęły dęba wtryski. Po prostu taki syf był w układzie paliwowym. Niezła komedia. I patrzcie, taka masa pracy wykonana i stoi wszystko, nie? Kurde, mam problem. Powiedzcie mi, co z takim samochodem zrobić? Patrzcie, nie mogę na złom oddać tego samochodu. No bo tak, z jednej strony nie jestem jego właścicielem, więc nie mogę. Z drugiej strony, no to też strata finansowa, bo na złomie dostanę za niego 500 zł. Kolejna sprawa, nie mogę go, nie wiem, sprzedać komuś, bo to nie jest mój samochód. Właściciel, nie mam jego adresu, bo mam tylko jakieś ksero, nie wiem czego, jakiegoś dowodu holenderskiego, bo samochód jest z Holandii. Miesiąc temu, czy dwa miesiące temu, już stwierdziłem, że mam tego dość. Po prostu zadzwoniłem na policję, żeby tego gościa znaleźli. Bo pomyślałem sobie tak, chłopak normalnie gada, może jemu coś tam się stało. I kurczę, no jakoś żeby to ustalić. I wyobraźcie sobie, policja dosyć sprawnie działa. Wyobraźcie sobie, nie powiem gdzie, ale dosyć szybko to sprawnie zadziałało i normalnie znaleźli gościa. I teraz słuchajcie, co jest najlepsze. Znaleźli gościa, policja z nim rozmawiała o tej sytuacji, że to jest samochód, że trzeba zapłacić, odebrać. Gość podobno powiedział, że okej, że on odbierze. I dalej jest cisza i dalej jestem w dupie totalnej z tym samochodem. Miejsce parkingowe mam zawalone, kasę mam wrzuconą w błoto. I wiecie, co w tym wszystkim jest najgorsze? Bo te wszystkie klamoty, które są tam zamontowane, te klocki, te tarcze, paski to huk tam będą chodzić, ale te hamulce, te regeneracje, to wszystko to kant dupy teraz obić, bo te tarcze po takim czasie stania tam pod płotem, to na pewno to wszystko już zardzewiało, stanęło dęba i jest znowu do wyrzucenia. No bo gdyby chociaż to auto miało papiery, czyli było zarejestrowane, że miało przegląd i ubezpieczenie, no to bym tym samochodem bym go zatankował, bym się przejechał i tak dalej. A ja nawet nie mogę nim fizycznie wyjechać, wiecie, za bramę, żeby te hamulce rozchodzić, czy tam, żeby na stację zajechać, zatankować paliwa świeżego. Także patrzcie, jaka komedia i jak można wpaść w taką pułapkę, bo kurde, no mam związane ręce, nie wiem, co ja mam zrobić teraz z tym samochodem, bo w którą stronę bym nie poszedł, to jestem, że tak powiem stratny. No nie wiem, co mam tutaj robić. Nie znam się na prawie, jakichś tam przepisach i tak dalej. Jak to jest, czy to trzeba gdzieś do jakiegoś sądu zgłosić. Z drugiej strony ja nie lubię takich tematów jakichś, wiecie, sądowych, tylko ja zawsze wolę jak człowiek z człowiekiem, żeby można było się dogadać. Ale chyba nie da się tutaj w tej sytuacji. Masakra. Rachunek za samochód do zapłacenia jest w sumie za wszystko 7500 zł. 7500 zł. Dramat. Fajne Volvo, szczerze mówiąc. Fajne Volvo. No i macie taką historię. Wam się wszystkim wydaje, że prowadzenie warsztatu to jest wszystko takie super, hiper fajne. Wszyscy się cieszą. Tylko kasa. Człowiek nie ma co robić z pieniędzmi. A takie fuck upy właśnie się zdarzają. Można się wpierdzielić. A jeszcze tematy różnych wyłudzeń, niepłacenia i tak dalej. To można by dużo opowiadać, ale wiecie. Ja o takim syfie
Nie chce mi się publicznie o tym gadać. Zdarza się, mówię wam. Zdarzają się masakryczne różne historie. Ale już nie od tego jest ten kanał, żeby tutaj wywlekać różne jakieś takie szamba przed wami. Jak macie jakieś mądre pomysły, co z takim Volvo można zrobić? Tylko legalne, podkreślam. Kurde, uważajcie tam, co? W tych komentarzach. Jak macie jakieś legalne pomysły, co z takim Volvo można zrobić, to dawajcie znać. No, najstarsze zlecenie, ono jest na samym końcu tutaj ostatnie. No i zamrożona gotówka, dosyć spora kwota. Masakra. A to tak, za części to i tak, ja już muszę, za części musi być zapłacone. Muszę zapłacić, bo jak nie, to zaraz weźmie na mnie hurtownia komornika. Dla pracowników też muszę zapłacić, no bo nie będą robić za darmo. Jak nie będę płacić, to pójdą sobie do domu. I takie to prowadzenie działalności. Naprawdę trzeba się powstrzymywać czasami, żeby to słownictwo w tych filmikach takie cenzuralne zachować. Dziękuję za oglądanie. Nara, narka.